Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Pamiętacie tego trupka HP 8440P? Tak, yy, Haiku, Haiku dzisiaj na kanale po czterech latach wraca na żywym sprzęcie. Słuchajcie dobrze ludzie, dlatego że wyszła Haiku yy, R1 Beta 5 że tam parę zmianek jest. A po tym tak jak mówię, no ostatnio go przeglądałem 4 lata temu. Chyba wtedy na żywym sprzęcie jakoś to nawet chodziło. No dobra, dłużej nie będę. Krótki wstęp jak za chwilę. Czym jest burle hajku? O czym się to opiera? Bo nie opiera się o pingwinie. A potem lądujemy na tym laptopie i zobaczycie sobie jak to pracuje i jak się zachowuje. Gorąco zapraszam. Dobra, to zróbmy sobie cofkę do 91 chyba roku, czyli Amiga. Amiga, 500, tak. I wspaniały WordBench 1.0. Można powiedzieć, by lądało to mniej więcej w ten sposób. Potem wyszła wersja 2.0, która wyglądała jeszcze lepiej, a potem się pojawiła m.in. dodatki do 2.0 i do 3.0 tzw. MUI. Magic User Interface i jeszcze inne dodateczki, które wyglądały po prostu o jacie pierdzielę, tak? Niektórzy kojarzą, wiedzą o, co, o czym tu jest mowa. Lata 90 to wiadomo, co to się zaczynało, niby tą komputery 16-bitowe powoli zaczynały schodzić, wchodziły często bitowe tak? Wtedy pojawiło się coś takiego jak BIOS. BIOS to w pierwszej wersji były, <śmany> był to system komercyjny, znaczy de facto były dwie wersje, jego komercyjna, czyli płatna i bezpłatna, tak to więcej wyglądało, jak Zapraszam tutaj na Wikipedia, bo nie chcę całej historii wam tego opowiadać, nie jest to chyba zbyt zbyt te gestek, tak? w każdym razie naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo fajnie, nigdy ten system się nie rozpowszechnił, wiadomo, winda poszła w górę, pingwin poszedł trochę swoją drogą, no a BIOS po prostu, no tak jak ten, tak jak OS2 Warp, tak? mniej więcej coś takiego można powiedzieć do czasu, bo pewnego pięknego czasu powstał haiku, haiku, tak, który testowałem, słuchajcie na kanale, go pokazywałem kiedy? No dobre 4 lata temu, jak nic, tam jest pierwszy mój filmik zrobiony też, ja to testowałem teoretycznie chyba na żywym sprzęcie, ale nie, nie na żywym sprzęcie. Jeszcze miałem 1600X Ryzena i tam to testowałem chyba na maszynie wirtualnej, już nie dam głowy, przepraszam, nie pamiętam nawet. Dzisiaj zobaczycie to na lapku, na 8440HP. To jest laptop z 2012 roku. Haiku to nie jest kopia BOS-a. On jest oparty o... o znaczy, wylądowo oparty o bios a Pisany jest praktycznie, można powiedzieć, od zera. Nie opiera się o żadnego pingwina. Nie ma tutaj jądra Linuxa. Nie ma z, z Linuxem bardzo niewiele ma wspólnego, powiem to tak. Bardziej z tzw. posix czyli częściowo, jakiś tam układ plików, katalogów, ale też nie do końca. Yy, większość... Z, znaczy, większość. Yy, sporo programów jest przeportowanych, ale uwaga, z BSD... Spree BSD, boda, że są porty tutaj zrobione. No bo pisanie gimpa od zera to by było tak średnio na Więc panowie to przeportowali, można powiedzieć w ten sposób. Słuchajcie, ja tutaj czytałem sobie trochę tam od rana newsy, jakie tutaj są, jako że ja tego systemu pudle nie znam, nie jestem jego fanem i tak dalej, więc mi to nic totalnie nie mówi. Ja mogę zobaczyć to co, to, co sobie dzisiaj zobaczycie, jak to się u mnie więcej zachowuje, i tak dalej. Jeżeli ktoś siedzi na tym się, albo go sobie użytkuje coś tam, to myślę, że zobaczy różnicę na pewno. Tu jest do pobrania bezpłatnie. Uwaga, to jest wersja beta, to jest wersja beta, która została wydana, czwórka została wydana chyba z półtora roku temu, więc rozbór jest naprawdę bardzo, bardzo powolny. Są dwie wersje: jest wersja 32-bit i 64-bit. Jeżeli wybierzecie sobie wersję 32-bit, przepraszam za stuki, wiercenie i tak dalej, remont w pełni, no cóż, nie u mnie, tylko obok. Jeżeli wybierzecie sobie BOS-a w wersji 32-bit, to jest opcja uruchamiania programów, yy, znaczy niby Hi os a przepraszam, jeżeli... Wybierzecie sobie Haiku 32 bit To jest możliwość uruchamiania starych programów z BOS Powinno one tutaj działać Jeżeli postawicie wersję 64 bit Takiej możliwości wtedy nie ma Wymagania tak jak widać Pentium 2 dla 32 bit Więc jak macie jakąś trupa, można spróbować to odpalić Ale niestety nie wszystko tu działa Oni to coraz więcej implementują No ale, ale no nie jest najlepiej, powiem to tak Nie jest po prostu najlepiej Nvidia oczywiście nie jest obsługiwana Teoretycznie może są obsługiwane te stare NVIDIA, powiedzmy poniżej 2000, 2010 roku, 2005-2006, nie, nie jest taka opcja. Co do Radeonów, teoretycznie tutaj na laptopie, którego mam, to jest Acer Aspire R5, ten sprzed 5 lat bodarzy sprzęt, to się uruchamia, ale też nie ma akceleracji sprzętowej. I tak to wygląda na moim desktopie, czyli na razie 3600, to się w ogóle nie odpala, po prostu się wiesza nawet w trybie Live CD, tak, bo jest tutaj tryb Live CD. Dla tych, którzy są bardziej pogarniać, są duże repozytoria Haiku Gitowe, można sobie to ładnie przejrzeć, jest źródłowy. Poza tym jest duża tutaj yy, tzw. kolekcja portów. Yy, haiku Ports, czyli programy, które są przeportowane na Haiku, prawdopodobnie z BSD, tak mi się wydaje. Gdyby to chciał się to wkręcić i tak dalej, nie ma sprawy. W samym systemie jest, jest manager pakietów, zobaczycie go sobie i tekstowy i graficzny, więc wiele rzeczy można sobie tutaj pogarniać. Tak, jak to tutaj wygląda. Zapraszam na żywy sprzęt i Haiku R1 Beta 5 na kanale Swedenuxa. Witam na publicie Haiku! Haiku! Faj Fajnie się to mówi Haiku, to jest taka, jakaś taka japońska nazwa, czegoś tam, ale nie wiem dokładnie czego. E, słuchajcie, żeby uzyskać obraz dla Was, to musiałem włączyć matrycę w laptopie, bo inaczej to nie działa. Czyli musiałem przekierować obraz na zewnętrzny monitor, jest to podłączone przez DSUB VGA. Tak dokładnie to złączę dla 90 bo ten laptop posiada DVI, znaczy nie DVI, tylko DisplayPort, a DisplayPort, nie, dobra, już nie mówię więcej, HDMI nie ma w każdym razie, nie? Wracając do tematu. Wygląda identycznie, można powiedzieć, jak to, co kiedyś było, jak chcecie zadonić sobie ten film sprzed 4 lat Takie fajne mamy tutaj informacje, oczywiście włączymy, o proszę bardzo zużycie pamięci 400 MB całe bajka. Tu są 4 GB RAMU SSD założony, ja widać 4 rdzenie, to znaczy tu są dwa rdzenie i dwa wątki, tak? Mniej więcej tak to wygląda i piąteczka, znaczy teoretycznie to była i siódemka, dlaczego tu jest i piątka, wykrywa, nie mam pojęcia. Działa. Bo ogólnie ja się tym bawiłem przez kawałek czasu dzisiaj. To co zwracałem uwagę kiedyś, to co zwrócę uwagę teraz, kurde, ikony mi się podobają, są po prostu ładne. Nie są tak płaskie, takie, takie teges jak, jak kiedyś, tylko naprawdę ma to sens. Drogi widzu, który napisałeś mi 4 lata temu komentarz, tak wiem. Dzięki Tobie odkryłem funkcję dynastii naciskamy SHIFT, i przesuwamy sobie to na tą stronę, albo na, na środku możemy mieć, jak ktoś chce. Proszę bardzo. Fajne. Szkoda, że nie ma tutaj pełnego, no ale dobra, da się, da się temat ogarnąć, nie? No jeszcze wolę przyzwyczajać w ten sposób, żeby to ten. Zwróćcie sobie uwagę na bardzo fajną rzecz. Prawy przycisk myszy naciskamy sobie. No i tutaj mamy dostęp teoretycznie z pulpitu do, do wszystkiego, do wszystkich katalogów w systemie. Możemy przejść sobie tutaj fajnie graficznie, tak? Problem polega tylko taki, że nie są tutaj synchronizowane, nie są przypisane pliki do odpowiednich programów, czyli jak klikam sobie na przykład na, nie wiem, na pocztę, na poczcie nic nie ma. Dajmy sobie, nie wiem, BIOS, system, zaraz wam postaram się wyjaśnić, jak to, o co tu mniej więcej chodzi. Klikamy sobie na dany jakiś tam program, to nie zawsze on się odpala, powiem to w ten sposób, znaczy nie tyle odpala, co na przykład pliki tekstowe nie są tutaj uruchamiane, nie? No to, to jest nie teges. Co jest fajnego, że to strasznie zasuwa, autentycznie to tak zasuwa ten system, że, że no, to jest moment. Po prostu klikasz i ten program od razu się nam tutaj yy, ładuje, tak? Z tego co widać, tu jest tak jak mówiłem, albo i nie mówiłem, Nvidia Quadro 3100M. N nie ma sterów, tutaj wszystko chodzi na tak zwanym VESA, tryb VESA bez żadnej akceleracji. Jeżeli chodzi o system plików, który tutaj jest zastosowany, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest FAT32 czy co innego. To to wygląda w ten sposób, że główny katalog pików jest dokładnie taki. Czyli mamy, tak, podjemy tu na BIOS i mamy dwa katalogi: Home i System. Home, no to jak można się domyślić, nasz katalog, gdzie wszystko teoretycznie jest, ale nie ma tu dokumentów, nie ma tu pobranych, nie ma nic. Jest to zrobione w taki sposób. Te po, pokropkowe można sobie ukryć. Jeżeli chodzi o System, to wygląda nam teraz tak. O, właśnie, to, to mamy katalogi systemowe, dlatego mówiłem, że jest to m, podobne do, do Linuxa albo do Pozixa bardziej, tak zwany system POSIX, nie? Czyli mamy tutaj VAR, mamy tam biblioteki i tak dalej, i tak dalej, ale wszystko jest w zupełnie innym katalogu. Dostęp do oprogramowania jest z takiego, takiego doku, można powiedzieć, który jest tutaj. ok. Możemy też kliknąć sobie prawym. Możemy tutaj mamy jakieś te y, podręczne rzeczy, typu używanie dysków, typy plików, właśnie przypisywanie i tak dalej, tak dalej. Możemy też tła sobie systemu zmieniać. Co jest fajne w tym przypadku, co odkryłem? Y, dajmy sobie, tak, dajmy sobie tutaj położenie i ręczne. Wiecie, co to daje? <laughs> to nam to daje. Kurde. Fajne. I like it. Bardzo mi się to podoba, tylko nie wiem, czy to dotyczy całego, całego tego, każdej tapety, że można ją ustawić, czy jak. Chyba tak, tak mi się wydaje. Chciałem to podłączyć z zwaną Samby, żeby podłączyć do mojego NASA, nie udało mi się. Podobno gdzieś tam, znaczy czytałem na forach, że jest taka opcja, że ludzie się podłączają do, do Samby. Ja niestety po prostu nie umiem, nie wgryzłem się na ten system nie, aż tak. Jeżeli chodzi o oprogramowanie... Ja tutaj doinstalowałem dwa albo trzy programy, chyba coś takiego, reszta była standardowo. Więc jeżeli chodzi o rzeczy typu, że ktoś powie, no nie ma oprogramowania, przecież to jakieś badziewie jest i w ogóle i w ogóle, to się, dobry człowieku, bardzo zdziwisz, bo tego, pro, tych programów naprawdę tu jest bardzo dużo. To nie wszystko, wiadomo, że są porty z BSD, ale, ale zresztą dla zwykłego człowieka, czy to jest czy Ciebie zwykły człowieku interesuje czy to jest Port BSD, czy to jest Linuxowe, czy jest kompilowane od zera, czy cholera w jakiś sposób, no nie, ciebie interesuje to, czy to po prostu tutaj jest i czy można sobie daną rzecz zainstalować, tak, dobrze widzicie, tutaj jest przeglądarka Falcon ja postawiłem tutaj na przykład GIMP'a jest GIMP, jest Inkscape zaraz sobie do niego tam tutaj przejdziemy, jak się kapnę, gdzie to było aplikacje, proszę bardzo odpalam GIMP'a odpalamy sobie GIMP'a, już nie wikam skąd to jest, po co to jest i tak dalej i tak dalej, tak dobrze widzicie to jest GIMP 29, czyli prawie trójka, naprawdę <gryw> więc, więc Kurde, prawie jak Photoshop się zaczyna, można sobie fonty ustawić i tak dalej. No dobra, już nie będę sobie aż tak żartował z tego tego, bo mnie jeszcze znowu objadą, zjadą i tak dalej. W każdym razie GIMP chodzi, pluginów jest naprawdę sporo. I zachowuje się to autentycznie całkiem przyjemne. Co prawda fajnie by było mieć akcelerację tutaj 3D, żeby raz, że nie cięło, a dwa, chodziło trochę szybciej. Ale i tak się da tutaj jak najbardziej w tym temacie pracować, tak? Więc to nie jest tak, że to jest system, powiedzmy, tak jak niektóre dystrybucje niezależne, gdzie jest 10 plików na ten i trzeba autora prosić, żeby nam coś skompilował. No, nie jest tak. Tu jest naprawdę dużo rzeczy gotowych po prostu do użytku, więc system można powiedzieć jest kompletny. Co jest, co jest fajne, mamy tutaj taki dok z uruchomionymi teoretycznie programami. Możemy sobie tutaj go zamknąć, przejść i tak dalej, i tak dalej. Co mi się osobiście niezbyt podoba, to to, że jeżeli ja biorę sobie okienko, to, to ja nie dam rady tutaj go przyczepić, ani podzielić i tak dalej. W ogóle widzicie, jest rozjechany trochę ekran. Chyba, że mi to wjeżdża na dodatkowy ekran, nie wiem dlaczego. W każdym razie to się tak, tak jest. Wracając do programów, bardzo... Kurczę, to co się rzuca w oczy, to jest po prostu ten system, jest ładny, ja pierdzielę. Znaczy, jak ktoś lubi tego rodzaju takie bardziej... Rysowane rzeczy, nie? Yy, dobra, przyjdźmy sobie, nie wiem, na biznes. Macie kaligrama, i jest tutaj jak najbardziej na przykład LibreOffice. Łajszarki, y jakieś GUI rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka przeglądarek internetowych, jest Telegram, jest Putty, chociaż nie wiem po co tu Putty, jak mamy własny terminal budowany. Klient, klient Nextcloud'a także jak najbardziej jest. Co jest fajne, to mamy taki, ten dock właśnie, nie? Mamy ten dock i w nim tego rodzaju rzeczy. Możemy sobie na żypca podglądać, który program co zajmuje. Tego w Pingwinie nie widziałem w taki sposób zrobionego. Wiadomo, że jest ten konki i tak dalej, tak dalej, ale w tak fajny, prosty sposób, nażywca pokazujący co ile zajmuje, nie widziałem tego, a jest to naprawdę po prostu łatwe i przyjemne. To samo jeżeli chodzi o zużycie procesora. Też tego, powiedzmy, w taki sposób tego po prostu brakuje, nie? Fajnie to jest zrobione. Widzimy co tam działa, możemy przechodzić sobie dalej do różnych podprocesów i tak dalej. Wszystko graficznie więc to jest dla, dla ludzi powiedzmy, którzy chcą trochę bardziej głębiej wejść w ten system, jak najbardziej to jest fajna sprawa, można sobie TGS, chociaż ci co chcą głębiej wejść w system to raczej to zrobią po prostu w taki sposób, nie? czyli tak, odpalą sobie terminal i mają taki ładny terminalek nam tutaj dostępny, ja koment BSD, bo to chyba bardziej BSD jest, nie znam, więc no, wiele wam tutaj że powiem, nie pokażę. Mogę wpisać sobie cp i nie wiem, bo c może będą jakieś komendy. Po prostu wpisujesz pierwszą literkę, tak, naciskasz tabulator i pokazuje ci dostępne komendy. Można się bawić w ten sposób. Nie? Chociaż najlepiej pewnie do, zapoznać się z dokumentacją i zobaczyć jakie tu komendy są. Bo na przykład standardowo free minus K tego nie ma. tak? Nie, nie można za bardzo tematu... No to bym ogarnął. tak, jak jestem już w konsoli, to może bym Wam pokazał ten, no, manager pakietów. PKGMAN się to nazywa. Możemy go sobie kliknąć ładnie w ten sposób. Teoretycznie to nam daje pełny ekran. No i teraz to są jego parametry. Możemy instalować, wyszukiwać, update'ować i tak dalej. Ja tutaj zrobiłem sobie update systemu, bo był i przyszło to bez problemu. Przeszło mi to bez problemu. Dajmy sobie PKGMAN. Search, nie wiem, MC na przykład Minda i Commander, zobaczymy, czy nam znajdzie, czy nie będzie. No, znalazł, ale trochę tego dużo, kurde, jest. Apacz, no nie będę Apacza tutaj stawiał. Ja by to chciał postawić serwer, spoko, dlaczego nie? Jest taka opcja, jest dla MAV nawet. No, ja obstawiam, że jest MC, dobra, jest MC. Ja obstawiam, że to są porty z BSD-ka, no bo przecież raczej, raczej ręcznie tego nie pisali, nie? Czyli po prostu piszemy sobie PKB, man install. MC, czyli Midnight Commander. No i to jest cała instalacja. Naprawdę szybko to idzie. Jest tak, dokładnie. Pewnie można to jeszcze w jakiś sposób dokonfigurować sobie, żeby było jeszcze lepiej. Więc naprawdę bajka. MC. Puch, dziękuję. Nawet fajniej wygląda niż normalnie pod pingwinem, nie? Ja wiem, że to jest kwestia zmiany pewnych ustawień, no ale mimo wszystko tak jest. O, główny system plików wygląda w ten sposób. Proszę bardzo, tak nam się tutaj to przy okazji prezentuję, ja w to nie wnikałem, nie grzebałem głębiej, jakieś pliki konfiguracyjne i tak dalej, i tak dalej. No ale taka jest mniej więcej hierarchia tego wszystkiego, nie? Tak nam tutaj temat. Nie wiem, Apsy, cokolwiek. Weźmy jakąkolwiek inną F3 A, to pewnie te, nie wiem, trzeba mieć tego ruta czy nie RUTA. Właśnie, nie wiem czy to bez... czy w jest taka... coś takiego jak podział użytkownika na root i nie root, bo, bo ja tutaj... Nie robiłem żadnego usera, praktycznie nic, to się zainstalowało i działa. Nie wydaje żadnych sudu i tym podobnych rzeczy. Nie? Oczywiście działają nam komendy Linuxowe typu LS, LS-AL też powinno nam zadziałać dokładnie tak. Więc to jest rzecz identyczna. Copy czy man, man, nie wiem, man, CP jak chcecie, powinno też nam zadziałać. Jak najbardziej temat sobie tutaj yy, pracuje. PKG, man, update jeszcze zobaczymy, ale chyba tam nic nie ma takiego. Repozytoria, jeszcze raz, PKG Man. Repozytoria oni mają własne, postawione, więc, więc ten... Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie powiem, to chodzi. Nie? Update, nic do zrobienia, jest ok. Dobra, oprogramowanie, nie będę Wam całego pokazywał, bo to by bardzo długo zajęło. Po prostu, jak ktoś jest zainteresowany, zrobić sobie teraz top klatkę i ogarniecie mniej więcej po nazwach co jest co. Próbowałem to podłączyć kamerę zewnętrzną, internetową, nie działa. Ani ta wbudowana w laptopa, ani zewnętrzna USB nie chodzi. Po prostu nie i nie, bo, bo nie. Hajko obsługuje wszystkie możliwe chyba systemy plików, łącznie z x 4 NTFS-em, vat -em, jeżeli dobrze pamiętam, więc spokój. Jest tutaj klient poczty, można sobie ogarnąć. Ja próbowałem zainstalować Quake, ale jako, że nie ma akceleracji, to to po prostu nie działa. Nie? No i mniej więcej tak to się jest. Przejdźmy sobie do stron internetowych, bo działa nam to normalnie. Co prawda jest tutaj ta standardowa przeglądarka ich, ale ona no nie za bardzo. bardzo. Bardzo, powiem to tak, nie za bardzo. Ale zanim tam się ogarną te reklamy i ta cała reszta, to tutaj się ten. Szukałem akurat sobie Samby, nie? Jak to skonfigurować. Ludzie to teoretycznie uruchamiają bez problemu. No mi się po prostu nie udało. Yy, właśnie BIOS, znaczy mi, nie BIOS tylko hajczu częściowo jest oparte o NewOSa. NewOSa to była przeróbka BIOSa. Też możecie sobie o tym poczytać. NewOS.org. To trwało do 2005 roku. Ten projekt potem został zamknięty. No haku porty to wiadomo. Możemy sobie tutaj przejść, pościągać dane pliki i tak dalej, i tak dalej. Są so, jakieś receptury. O co tu chodzi nie mam zielonego pojęcia. Ale myślę, że poczytać sobie przez chwilę i temat y, ogarniecie, nie? Jak widać zasuwa naprawdę spoko. To samo filmy chodzą, filmy normalnie tutaj działają. Odpalimy sobie monitor aktywności, tak to wygląda. Niech sobie tam leci w tle. No i zużycie pamięci 1,4 GB, no bo wiadomo, no Falcon swoje musi zeżreć. Brak akceleracji wygląda, no właśnie widać. 2 na 4 to jest tak, bo dwa procesory to jest i chyba 650M, albo M650, nie pamiętam. W każdym razie, bez akceleracji, widać co tu się dzieje, tak? że sprzęt jest po prostu zarażnięty. No i tak się mniej więcej prezentuje nasz tutaj ten, nasz y, Haiku w tej chwili. No działa, działa sobie ten temat i zachowuje się całkiem przyjemnie. Jeżeli ktoś ma ochotę, może spróbować sobie tego poużywać, może akurat będzie mu to odpowiadało. Tylko taka jak powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że no, to jest wersja beta. Nie wszystko będzie chodzić. Mi się nie udało tutaj sieci uruchomić. Przy okazji, sorry za ten szum, no ale laptop po prostu szaleje na maksa nie. Laptop już tutaj troszeczkę wyje. Możemy odpalić sobie pocztę, program do poczty i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie, jak te już można tu poukładać. Niestety, ja nie wiem za bardzo, że to wiem, jak. Jeżeli chodzi o. No, klita się uruchomiła, jest ok. Dobra, nowy obraz. Jak widać, naprawdę bardzo przyjemnie jest tak. Wszystko, wszystko, każdy program, jaki tu on będzie wyglądał dobrze po prostu, bo jest, można powiedzieć, przeportowany pod tonia, Więc to jest naprawdę mega plus, że jest to wszystko takie zgrane i konsystentne. Na koniec po... jeszcze zrobię jedną rzecz, takie małe sepuku, jak to się mówi. Odpalę 0AD, tak, tą grę 0AD. Teoretycznie ona się uruchamia i, i de facto tyle. Działać działa, ale jak działa to jest zupełnie inna Majka. No popatrzcie, no, na żywca wam to pokazuje teraz, tak? Nie wiem czy akurat będziecie mieli tutaj cierpliwość jak się mapa zacznie wczytywać. No ale spróbujemy, zobaczymy. Na razie jest w miarę... No, okay. Ja wam to przemontuję magną montażu, bo inaczej to będziecie czekać tutaj chyba latami. Dobra, odpaliło się i, i spróbuję się dostać gdzieś na, do miasta troszeczkę. No, 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 no właśnie, no, no, no tak to nie działa. Tak jak mówię, macie Radeon'a, Intela, może będzie lepiej, może się z akceleracja. W każdym razie tutaj no, jest to po prostu e, niegrywalne całkowicie. Aldev 4 wyjdzie czy nie wyjdzie, bo jak ostatnio próbowałem z tego wyjść, to wychodzenie z, z tego trwało bardzo, bardzo długo. Słuchajcie, hajku, hajku mniej więcej tak się zachowuje, tak wygląda, tak sobie tutaj działa na tym starutkim laptopie, tak jak powiedziałem, na stacjonarce mi to... Nie ruszyło, nie ruszyło. Dobra, kończymy. Zapraszam na następny film. Dajcie może znać pod, pod filmem, jak u Was się to ewentualnie zachowuje. Dzięki wielkie za wszystko. Zapraszam do suba ewentualnie, jak komuś się bardziej podobało i, i chce mieć więcej takich dziwnych filmów czasami Open source, Linux, hardware i tak dalej, i tak dalej. No i co, do następnego filmu. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrawiam, Bartek.